mal Freund und einmal Leid, zu zweit ist halb so schwer. Ich bin jung und du bist jung und vor uns liegt die Welt. Man erreicht ja alles leicht, wenn man zusammenhält. Zając? Gdzie? No, u nas tak mówią na tych, co przez kordon towar przemycają. U nas mówią szmuchy, ale zając. Dobre. Zające na kordonie, dobre! Sam tytuł, Zające na kordonie, przemytnicy na granicy. No to, co się działo na kordonie na początku XX wieku, jest jakby kanwą wydarzeń tego przedstawienia. Nasza drużyna przeszła do pierwszej ligi i tu idzie na mistrza. Natomiast jest dużo wątków związanych właśnie z przemytnictwem, z gangsterką, z korupcją, więc mamy tutaj do czynienia z tematami, myślę sobie, atrakcyjnymi dla potencjalnego odbiorcy. Lubię piłkę nożną. Jest również wątek miłosny, który bardzo dobrze jest grany przez młode małżeństwo aktorskie Adama Bocianiaka i Martę Bocianiak. Ślady się pogubiły i teraz idzie zbzierać no pamiętania tej ziemi niczyim, podzielonej pieruńskim rowem. No tyle wieki je dobyć, skoro wszystkie teraz pamiętają ono co złe. W każdym swoim tekście próbuję zadać pytanie o wrastanie, o tożsamość, o zakorzenianie się, o perspektywy, sens i tę pamięć miejsca, która jest dla mnie bardzo istotna. No tutaj też to spróbowałem zrobić w takim dylemacie pomiędzy młodymi, dwojgiem młodych osób, z których każdy ma jakąś inny pomysł na życie, inną ideę. Dziewczyna jest wrażliwą, szukającą spokoju, radości, miłości, takich normalnych związków międzyludzkich. Chłopak, jak to chłopak, szuka przygód. Też ma najpierw świetliste pomysły na swoje życie, chce być piłkarzem. Sowia godzina? A jak to po polsku? Zmierz. Widziałem też, jak grają u was w szmaciankę. Nieźle, macie lepsze worki, wytrzymują kilka meczów, ale za to wskórzaną nie macie z nami szans. Bandyckie życie, łatwy zarobek, gdzieś gubi tę świetlistą ścieżkę, idzie w jakąś ciemność taką. No są to wybory młodych ludzi, to też chciałem pokazać. Bo widzisz pan, ja kolekcjonuję widoki. Tak, potem wzruszają mnie w domu jak fotoplastikonie, panie. I te dzieci się ucieszą, jak odkrytka dojdzie, że ojca mają. No. Forma teatralna Zające na kordonie jest atrakcyjna, bo jest jak w rosyjskim dramacie, straszno i śmieszno. Tak, bo to sieroty, panie, sieroty, ta żona rok temu odeszła. Moje kondolencje. Panie, odeszła, ale z gachem, tą konfekcją damską w domu handlową, ale panie, więc tak. Wybrałem odkrytkę z napisem pozdrowienia z psa sznycza, nie? Z widokiem, panie, wijącej się Węgierki. No nie, tam taka rzeczka pójdzie, nie? Robertowi Wasilewskiemu udaje się zebrać to nie tylko przy tym przedstawieniu, bo nie jest to moja pierwsza wizyta tutaj w Chochole, cudownych ludzi. Cudownych ludzi, którzy mają mieszaninę tego zapału, entuzjazmu, pracowitości i ogromna przygoda, a przy okazji też powrót do własnych korzeni, bo ja pracuję w Białymstoku, mieszkam w Białymstoku już od 30 lat, ale urodziłem się w Olsztynie, więc powrót do heimatu, jak się mówi na tych terenach, i wszystkie te niemieckie, w Białymstoku się mówi tutejsze stwierdzenia, a mnie się przypomina, że autochtoniczne wspomnienia wracają i te tematy nie są mi obce. A przygoda też znakomita, bo są to pasjonaci teatru. I przygoda z nimi jest naprawdę pełna niespodzianek, to prawda, ale takich fascynujących.
dużo się między nami, mówię o samym zespole, złożonym po części z profesjonalistów, ale w dużej mierze z amatorów, bardzo magicznych sytuacji wydarzyło. To jest przykład, jak bardzo sztuka może być powiązana z miejscem, w którym powstaje, po pierwsze, i jak mocno może być osadzona w kulturze. Tutaj muszę oddać honor Robertowi Wasilewskiemu, który jakby pracę badawczą, przygotowawczą do napisania scenariusza prowadził bardzo długo. Polegało to na kwerendzie w naukowych publikacjach, jak również na wielu wywiadach z okolicznymi mieszkańcami. Więc scenariusz został przygotowany bardzo dobrze moim zdaniem i to właśnie on stawia jakby magię tej sztuki. A no, wojna wygrana, bolszewik pogoniony, Wilno na powrót nasz. A teraz weźmy was. Wyście, Wilhelmy, 3 roki temu wojnę przegrali, o? Niemcy przegrali. Jo, Mazur Pruski. Twoi fajercojgi będą im potrzebne na kamień do tych cigaretów. No tak? I musowo spirytus. A, spirytus, jo. To no, co? Hajma, zające na kordon. Te opowieści z pogranicza, z granicy, do tej pory żyją wśród ludzi. Jeszcze ci najstarsi pamiętają to Eldorado w pewnym sensie. Eldorado nie tylko dobrobytu jakiegoś, czy takiej stabilizacji życiowej, ale też takiego zwykłego dobrosąsiedzkiego spotkania. To co nesiesz? No, powiem ci tak, królem kordonu mnie nazywają. Znaczy co? No, znaczy, że ani twoje, ani moje zielonki mi nie podskoczą. Niech lepiej pilnują szlabanu na rogu. No to co neżysz, król? No, nie wiem, czy mogę, ale... Dobra! Kopyta! Jak kopyta? No, gnaty! Jak gnaty? No, gewehr, frasztejn! Gewehr? Tak sobie pomyślałem, że fajnie by było pokazać ten moment z obu stron granicy. No i brakowało mi tylko jakiejś takiej historii, która mogłaby z Biglem o tym opowiedzieć. O, ej, to może byśmy i nici znalazły, co? Z 600 sztuk dla żony kupię, bo szyję. A jakie nici? No nasze, no po 200 zwyczajnych, woskowanych i dratwa. A co żyje? Kto? No żona. A, żona. Wór. Wór, tak? A na co? Na wszystko. Tu jeszcze udało się i udaje się i przez samego nieba idę k wam, czy teraz przy zającach na kordonie, dotrzeć jeszcze do żywych świadków tej historii. Oni są tą inspiracją do tworzenia dzieła teatralnego, które pod spodem ma tą literaturę niekoniecznie faktu, ale jednak opartą na realiach, na przekazach ludzi, którzy to widzieli. Ba, ci ludzie, znaczy już no, chyba nie oni, ale ich dzieci, wnuki przychodzą i oglądając przedstawienie, potem mamy te dyskusje i spotkania i oni mówią piękną rzecz, że im się to zgadza z wyobrażeniami, które mieli podczas opowieści właśnie swojej babci, swojego ojca. Także to jest prawdziwe. A Szmugel różny na granicy idzie. A to Zalcun Pfeffer, a to medycyny i sacharyny, rodzynek, buksy z alarmem i feuerzeugi, a igły? W teatrze zawsze najważniejsza jest ta nienazwana wartość, taka metafizyka tego przekazu. I już ta przestrzeń stodoły załatwia to. Naprawdę tam można mówić o rzeczach ważnych, można mówić o trochę mniej ważnych, a i tak ten klimat, to co jest clou teatru, ten nastrój jest niepowtarzalny. A co jest najważniejsze w teatrze, żeby to było coś nie do podrobienia, niepowtarzalne. Więc na dzień dobry wchodząc w tę przestrzeń,
już zaczynamy inaczej myśleć o zawodzie, o artyzmie, o takich sytuacjach. Naturalnie trzeba to też trochę umieć i potrafię to, nie ukrywam, zrezygnować z takich umiejętności warsztatowych po to, żeby odzyskać taką surowiznę bycia na scenie. To też jest pewna kreacja, ale technika tego niekoniecznie jest trudna, tylko taka szczera i ta przestrzeń stodoły, ta cudowna szczerość tych ludzi wokół, którzy, bo nie mówię tylko o tych, których widać na scenie, ale to są ci ludzie, którzy przychodzą, pomagają przynieść rekwizyty, robić dekoracje. To jest tak cudowna aura. Ta przygoda z etnografią i teatrem. Ten spektakl jest spektaklem w gruncie rzeczy muzycznym. I cały przebieg wydarzeń jest położony tak jak na pięciolinii. Jest położony właśnie na melodii, na śpiewie, na grze na instrumentach. I dlatego, myślę sobie, można odnieść takie wrażenie, że on przebiega jakby w sposób nieomal filmowy. Samo widowisko, sama historia o tym, że jesteśmy tutaj wszyscy jedną wielką rodziną, bo taki jest w zasadzie morał tego przedstawienia, że żyjąc tutaj na Mazurach, pochodząc z różnych miejsc, z różnych kultur wręcz, jesteśmy w efekcie i tak tutaj dużą rodziną i wszyscy trzymamy się za ręce.